Słuchajcie, jest to kolejne miejsce, gdzie kręcono czterech pancernych. To nie jest przypadek, że czterech pancerni byli kręceni w takich miejscach. Jest to swoistego rodzaju przekaz. No ktoś powie, że to bzdura, komunistyczny wymysł. Tylko zwróćcie uwagę, dlaczego twierdza Kłodzka, dokładnie te miejsce i miejsce po drugiej stronie, tak zwany port pomocniczy. Dlaczego Szymanowski zwrócił uwagę właśnie na to miejsce? Dlaczego jest pokazany Bydgoszcz? Dlaczego są bunkry atomowe pokazane w Kołobrzegu? Także tutaj mamy do czynienia ze swoistego rodzaju przekazem, który istnieje i zachował się do dzisiaj. Tą bramę, którą przed chwilą Wam pokazywałem i wjazd do twierdzy Kłodzkiej zlikwidowano, w których latach Wam dokładnie nie powiem, bo nie mam zielonego pojęcia. Tylko najważniejsza sprawa, że w momencie, kiedy wkraczają Rosjanie do Kłodzka, kiedy zajmują Kłodzko, teren zostaje szczelnie zamknięty. Parę wybuchów i parę detonacji, które przypisuje się Niemcom, no niestety następują dopiero w momencie, kiedy Rosjanie znajdują się na twierdzy. Ten tunel, ten kanał, który Wam pokazywałem, Rafał, takich kanałów może być ile? Dużo. Po prostu nie wiemy, nie mamy zielonego pojęcia, ile tego może być, ale poza kanałami minerskimi, do których wejdziecie oficjalnie w części komercyjnej, tylko dowiecie się, że to jest ta część oryginalna i jedyna. Według przekazu kanały minerskie ciągnęły się aż pod dworzec główny. Ciągnęły się na tak zwane przedpola artyleryjskie, gdzie artyleria średniowieczna mogła się ustawić i tam miano wysadzać właśnie przeciwnika. Tylko, że w murach obronnych każdego zamku ciągnęły się kanały poziome. Że w momencie, kiedy wróg wchodził na teren twierdzy, wysadzał własne swoje mury obronne. To było tak zwane RWD, czyli ratuj własną dupę, a Niemcy w czasie wojny, kiedy zajęli tutaj ten teren, wykorzystywali te kanały. Do czego też nie jestem Wam w stanie powiedzieć, tylko najważniejsza sprawa, do której teraz dotarłem. Gestapo i Aachen-NRW zajmuje twierdzę Kłodzką już w 1940 roku. Do 1945 roku są przywożeni tutaj jeńcy, są przywożone dzieci, są przywożone wyniki badań eugenicznych i eksperymentów medycznych z Grossrosen i Auschwitz. Stąd, gdzie one się udają, też nikt nie ma zielonego pojęcia. Te wszystkie legendy, które są, które mówią o złocie, które z Wrocławia przyjechało, zostało schowane pod Kłodzkiem. Bursztynowa komnata, to wszystko okej, niech sobie będzie, niech sobie istnieje. Nie będę burzył tych legend, ale słuchajcie, powstają coraz to nowe, nie tyle legendy, jak zeznania i relacje świadków, którzy piszą, opowiadają. Czystym przykładem tego jest Rafał, który nas oprowadza. Szkoda, że nie chce się chłopak ujawnić. Z jednej strony rozumie jego życzenie, także zostaje imię Rafał. Jak będziecie chcieli znaleźć takiego przewodnika, to sobie szukajcie.